Cześć! Witajcie na Felicjadzie! Była naprawdę dosyć długa przerwa w filmach, ponieważ ostatni był tylko jeden w czerwcu, ale niestety to jest taki miesiąc dla mnie zawsze bardzo trudny, bardzo intensywny, wiele rzeczy się dzieje i po prostu nie za bardzo miałam możliwość, żeby nagrać jakikolwiek film. Jednak jestem już po skończonej lekturze książki i dzisiaj ogromnie chętnie i z wielkim entuzjazmem, przynajmniej mam nadzieję, że to będzie widoczne, przedstawię Wam zaraz tę książkę. Dzisiaj opowiem Wam o zbiorze opowiadań Nie w inność Krzysztofa T. Dąbrowskiego. Jak sami widzicie, książka jest dosyć potężna. Ma 500 stron samego tekstu, także jest tego naprawdę, naprawdę sporo. I wydane jest z wydawnictwem Waspos. Okładka jest, jak widzicie, miękka, więc przy używaniu jest to jednak widoczne, ale niektórzy lubią, jeżeli widać po książce, że jest używana, ponieważ to znaczy, że książka w jaki sposób żyje, prawda, uczestniczy. I dzisiaj właśnie Wam o tym zbiorze opowiadań opowiem. Jak już powiedziałam, są to opowiadania i wszystkie są związane z gatunkiem fantastyki. Są naprawdę różne, ponieważ nie jest tak, że dotyczą tylko jednego podgatunku, jednego rodzaju fantastyki, a różnych. Są i opowiadania bardziej cyberpunkowe, jest także wychodzenie poza ciało, mamy troszkę grozy, troszkę nawet kryminału, jest wyjątkowo dużo cyberpunku, jest także postapokalipsa, troszkę, myślę, że w pewnym sensie mamy nawet do czynienia science fiction, jest bardzo dużo też tej terminologii takiej bardziej naukowej, ale wszystko stworzone przez jednego autora i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę w bardzo fajnym i ciekawym stylu. Niektóre z tych opowiadań mają więcej takich rozważań filozoficznych. I mniej tam jest wtedy akcji, mniej się pewnych rzeczy trochę dzieje, a bardziej wnikamy do tego świadomości, powiedzmy, danego bohatera historii. Czasami są napisane, niektóre są napisane w formie pierwszoosobowej, niektóre w trzeciej. Prawdę mówiąc, nie we wszystkich może mi ta narracja pierwszoosobowa pasowała, ale jakby to tylko jeżeli miałabym się specjalnie do czegoś przyczepić. Natomiast jakby nie jest to bardzo problematyczne, opowiem w taki sposób. Bardzo ciekawe, na samym początku mamy wstęp przygotowany przez autora, w którym opowiada pokrótce o każdym opowiadaniu, skąd się wzięły inspiracje, co się z nimi stało. Pierwsze, Nie w inność, dokładnie takie jak tytuł powieści, to właśnie jest o wychodzeniu z ciała. I tu rzeczywiście jest sporo takich rozmyślań filozoficznych, i nie powiedziałabym, że należy ono do moich ulubionych, ponieważ później są takie, które znacznie bardziej mi odpowiadały. Akurat to jest takie pół na pół. Jest też opowiadanie, które opowiada o zbliżającej się komecie i bohater, tylko on o tym jakby wie,
nie zawiadamia całego świata, bo jakby nie zawiadamia ludzi, ale on, tylko on wie, że za kilka lat świat zniknie. I postanawia żyć pełnią życia. Niby tutaj jest ta pełnia życia. Akcji też tak naprawdę jest mało, bo bardzo dużo bohater główny opowiada o tym, co robił i w jaki sposób i co planował. I uważam, że w tym wypadku mógłby autor troszkę odpuścić w kilku momentach i to też nie jest jakby takim moim ulubionym opowiadaniem. To jest chyba jedno ze słabszych, przynajmniej w moim odczuciu. Bardzo mi się podobały opowiadania, które są bardziej takie cyberpunkowe właśnie, czy też w formie science fiction, i to jest opowiadanie o tytule Test, Włam i jedno z lepszych w ogóle opowiadań to jest Femina, czyli ziemia, na której żyją, czyli Femina, żyją na niej wyłącznie kobiety. Jest troszkę mężczyzn, którzy zostali w jakiś sposób nie jakby utrzymani są i tylko jakby, żeby sprawiać kobietom uciechy, więc szczerze przyznam, że spodobało mi się jakby spojrzenie autora na świat, który mógłby być, powiedzmy, rządzony przez kobiety, gdzie tylko one by tak naprawdę żyły, pracowały. No i byłoby tylko kilku pojedynczych mężczyzn, którzy po prostu mieliby sprawiać kobietom jakieś przyjemności. Ale poza tym, zero władzy, zero praw, zero czegokolwiek. I to bardzo to było ciekawe rozwiązanie. Przyznam, że nawet chciałabym przeczytać coś dłuższego. Nie tylko takie krótkie opowiadanie. I właśnie tych kilka podobnych do Feminy mają w moim odczuciu taki potencjał na coś naprawdę dłuższego, że chętnie bym przeczytała to w formie długiej powieści z wieloma wątkami i z wieloma różnymi historiami, bo bardzo spodobały mi się rozwiązania, które zostały tam użyte. I między innymi jest to Femina i uważam, że można by to po prostu fajnie pociągnąć i stworzyć z tego coś ciekawego. Jest również taka próba u autora, taka próba sprawdzenia, jak zachowuje się umysł, który jest poddany śpiączce. I to znaczy ciało tak naprawdę już jest obumarłe i jakby bohater opowiadania śni sen. I czy można go w jakiś sposób kontrolować i co się dzieje. I opowiadanie jest dla mnie trochę za krótkie. Uważam, że można by z tego wyciągnąć coś znacznie, znacznie więcej o tym, jak się zachowuje umysł czy właśnie człowieka w śpiączce. I szkoda, żałuję bardzo, że nie jest ono dłuższe i ten potencjał, który drzemie w tym opowiadaniu, nie został tak bardziej rozwinięty. O, ale jest naprawdę ciekawe. Jest także opowiadanie z takim wątkiem kryminalnym i uważam, że z tego też można by zrobić coś więcej. To jest Błąd w sztuce. I to właśnie tutaj już jest kryminalne, ponieważ jest kradzież i trzeba znaleźć sprawcę. Jest oczywiście tu troszkę przewidywalności i jednak spodobało mi się rozwiązanie i sam główny bohater, który rozwiązuje tę zagadkę. I myślę, że można by zrobić z tego na przykład serię opowiadań albo samą tę postać, tego detektywa, rozwinąć do jakiejś dłuższej powieści, bo uważam, że warto. Są też takie
właśnie opowiadania postapokaliptyczne, gdzie ludzkość prawie cała wyginęła i trzeba jakby wymyśleć albo jakieś rozwiązanie, żeby utrzymać ludzi przy nadziei, żeby jeszcze chcieli żyć, żeby nie wybuchł bunt, bądź co się wydarzy, kiedy na przykład z Ziemi zamieszkują też mutanty i ludzie się ukrywają i co trzeba zrobić, w sensie co się może wydarzyć wtedy i czasami w jaki sposób można by też zapobiec dosyć dużej katastrofie i jest to Jestem nadzieją oraz Nikt o nas nie wspomni. To właśnie są też takie ciekawe opowiadania. Nie są one też bardzo długie, bo tu jest sporo opowiadań, ale większość z nich jest dosyć krótka. Może wolałabym, żeby było ich trochę mniej, a dłuższe, ale nie jest to jakby bardzo problematyczne. W każdym razie sam te dwa opowiadania, o których mówię, są naprawdę fajne, z ciekawym rozwiązaniem. Też myślę, że można by zrobić z nich coś więcej. Natomiast takim opowiadaniem, które już jest typowo science fiction i jest bardzo, bardzo specyficzne, to element nieprzewidywalności. I jeżeli kiedykolwiek traficie na ten zbiór opowiadań, to zwróćcie uwagę właśnie na tę historię, ponieważ potrafi zrobić młyn w głowie, ale dzięki temu jest bardzo, bardzo fajne. Są też, jest kilka takich, które właśnie nie do końca mi podeszły. To już mówiłam, ten jakiś mały cud. To jest to, o którym mówiłam, o tym, o tej postaci, co nie przekazuje informacji światu, że zbliża się kometa i Ziemia i ludzkość niedługo zginie. I też taki jest Dzięki Kotek, Ostatnia podróż Adama Ogórka, która nie jest jakby złą historią, ale czegoś mi tam brakuje. Mogłoby być coś więcej. Również taki tak, Dzięki Kotek to już powiedziałam. Natomiast są takie jest takie opowiadanie, które też robi wodę z mózgu, podobnie jak element nieprzewidywalności, to jest O cholera, ponieważ są pokazane różne wersje apokalipsy bohaterowi i jest wesoło, szczerze przyznam. Natomiast makabryczne są dwa opowiadania, są naprawdę makabryczne i nie jest pokazane też, że autor uważa, że tak powinno być i jest wszystko w porządku, natomiast nie dla wszystkich uprzedzam, ponieważ sceny jakby opisywane są mocno brutalne i właśnie makabryczne. I to po prostu Was uprzedzam, że jeżeli będziecie kiedyś to czytać, to może pominąć, jeżeli ktoś jest bardziej wrażliwy, to Oto ciało moje oraz Foxy, szczególnie w końcówce. Zdecydowanie jestem miłośniczką, jeśli chodzi o twórczość tego autora, przy cyberpunku i science fiction, bo tutaj potrafi stworzyć coś, co widać, że się w tym dobrze czuje, ma bardzo ciekawe i rozwiązania, które są też pomysłowe, które są nietypowe. Można by się pewnych rzeczy domyśleć, jeśli chodzi o, bo we Włamie i w Teście jest mowa też między innymi o androidach i o podszywaniu się pod innych i czytaniu w myślach i w jaki sposób można to zrobić. I są one naprawdę bardzo ciekawe, te opowiadania. I
uważam, że można by z tego wykrzesać też jakieś inne historie albo coś rozwinąć. Praktycznie każda historia w tym zbiorze, nie w inność, jest napisana naprawdę dobrym, porządnym językiem. Pod tym względem nie mam się do czego przyczepić. Zdarzało się może trochę tam literówek, trochę drobnych błędów, ale to jakby nie było bardzo problematyczne, bo to się każdemu zdarza. To nie są rażące, wielkie, straszne czy złe błędy. Tylko no, czasem się zdarzy literówka, czasem czegoś zabraknie, jakiś drobny błąd, ale jest ich i tak jak na taką ilość tekstu, to jest ich dosyć mało. Jeżeli ktoś gustuje i lubi takie krótkie historie, to naprawdę bardzo Wam polecam te opowiadania. Jest tu dużo takich historii, które mają niesamowity potencjał i uważam, że można właśnie je rozwinąć na coś dłuższego, szczególnie na jakąś powieść czy o detektywie. To jest błąd, opowiadanie z tym detektywem, to jest błąd w sztuce. I pomimo pewnego rodzaju przewidywalności, opowiadanie jest naprawdę bardzo fajne i właśnie z takim dobrym kryminałem. O. A też i postać głównego bohatera jest interesująca i ja bym chciała przeczytać coś więcej. Można też zauważyć w trakcie lektury, że autor dobrze się czuje właśnie w klimatach bardziej science fiction, cyberpunku, postapokalipsy, gdzie jest dużo techniki i dobrze operuje i słownictwem, terminologią. Nie na wszystkim ja się sama znam, ale robi to naprawdę dobre wrażenie. Ponadto, co jeszcze mi się tutaj podobało właśnie, dobry jest styl. Te opowiadania, nawet jeżeli nie wszystkie do końca mi podchodziły, to tak czy siak są ciekawe. Autor nie przybiera w środkach, umie też właśnie wydobyć trochę filozofii, trochę rozmyślania nad sensem życia, nad tym, dlaczego istniejemy, bądź gdy jedno egzystuje w drugim i jak, w jaki sposób, jak to może się rozwinąć, co się w ogóle dzieje z ludzkim umysłem. To są rzeczy bardzo takie niesamowite i bardzo się cieszę też, że miałam okazję i możliwość to przeczytać. Jest tylko lekki mankament tego zbioru, ponieważ jest wyłącznie w formie papierowej, także książka nie jest bardzo lekka, w sensie super ciężka też nie jest, ale i do też lekkich nie należy. Jest to po 500 stron ponad żywego tekstu, więc jest co czytać, jest co nosić i miałam jakby możliwość czytania w bardzo, bardzo ograniczonym czasie i miałam do tego ograniczone możliwości. A gdyby była forma e-booka, no to byłoby mi łatwiej, nie musiałabym tej książki zawsze ze sobą nosić. Częściej mogłabym po prostu przeczytać, bo w innych momentach też wieczorami, bo to do tego, żeby przeczytać papier, to muszę mieć zapalone światło, natomiast na czytniku mogę sobie troszkę podświetlić i nie muszę, nie przeszkadzam wtedy rodzinie. No więc, ale to jakby jest kwestia tylko egzemplarza, prawda? Natomiast nie jest to wina czy problem autora. Także to nie jest też jakiś wielki kłopot, prawda? No jest tylko trochę utrudniające lekturę. I przez to między innymi, że właśnie ta książka jest dosyć spora, że nie miałam takiej możliwości, żeby ją cały czas regularnie czytać, trwało to też dosyć długo, bo jak już się usiądzie, dzięki temu też, że te opowiadania są krótkie, są treściwe, to
tak się z tym leci przez te historie. Moimi ulubionymi to są właśnie opowiadania związane z jakby bliższe do cyberpunku i do science fiction, bo widać, że autor naprawdę się na tym zna, że dobrze się czuje w tych klimatach i dobrze o nich pisze. To ja jeszcze raz powtórzę tytuły tych opowiadań. To jest Test, Włam, też było z Przechytrzyć Boga, tak mi się wydaje. Czekajcie, moment, ta Femina, o tych kobietach rządzących światem. Jest tam jeszcze Tajemnica Złotego Pociągu i jest to bardzo, bardzo krótkie opowiadanie, ale pojawia się między innymi klaun Pennywise i gadający kot. Więc kot, znaczy klaun Pennywise jest związany z Kingiem, z książką, z powieścią To. Więc jeżeli ktoś kojarzy, to będzie wiedział, o co chodzi. Natomiast autor bardzo często też powołuje się na autorów grozy. Między innymi właśnie na Kinga, do popkultury, na przykład do muzyki Beatlesów. Tak. Przechytrzyć. Tak. W opowiadaniu Przechytrzyć Boga też jest świetny cyberpunk i jest element nieśmiertelności. I sposób, w jaki autor to przedstawia i co się dzieje, bo końcówka tego opowiadania wymiata. Więc te cyberpunkowe to są najlepsze. I science fiction, gdzie jest lot w kosmos i odkrywanie czegoś dziwnego, to ten element nieprzewidywalności, o cholera, tak, gdzie jest robienie wody z mózgu u bohatera. Także jest bardzo ciekawe opowiadanie, Udoskonalenie. I myślę też, że ma potencjał na coś większego, chociaż kończy się, ma swoje zakończenie, to jest naprawdę fajne. Było jeszcze jeszcze z akcją. Tak, takie jest z elementami grozy i z zmianami w czasie i trochę z magią. Jest opowiadanie I co ja robię tu. Nie jest ono może jakieś wybitne, bo zdecydowanie bardziej, przynajmniej ja wolałam te cyberpunkowe, ale jest fajowe, tak. Szukam jeszcze opowiadania, o którym chcę Wam opowiedzieć, które też było ciekawe, bo właśnie to jest dobre w tej książce, że praktycznie wszystkie opowiadania mają fajny element, tak, przesilenia. Opowiadanie Przesilenia też ma takie elementy grozy, podobnie jak do I co ja robię tu. Mimo to jest straszniejsze. I tak się zastanówmy, czy można zabić własną wenę? Jak myślicie? No. I tu można się troszkę przerazić. Więc autor też trafia w ten element grozy. Mógłby być nawet bardziej, bo ja lubię takie klimaty w książkach. I powiem Wam, że nie czułam strachu, ale klimat był wyczuwalny tutaj. I tak powieść, jakby nie powieść, tylko ten zbiór opowiadań, te historie, które tutaj są zawarte, większość z nich ma świetny potencjał, które można by rozwinąć na coś dłuższego. Chciałabym więcej poczytać u pana Krzysztofa Dąbrowskiego, więcej grozy, i to takiej konkretnej grozy, i też inne historie związane z cyberpunkiem,
Bardzo jestem ciekawa, czy byłaby szansa na trochę więcej kryminału, ale takiego połączonego kryminału z elementami fantastycznymi. Takie są najlepsze, czyli właśnie też urban fantasy. Myślę, że dałoby radę, jak Błąd w sztuce, chociaż tutaj bym powiedziała, że to jest kryminał przy cyberpunku, ale też jest, no fajne są. Tych bardziej makabrycznych nie polecam. I oto Ciało moje oraz Foxy. Tu bądźcie ostrożni. O Feminie już Wam wspominałam. Wspaniałe życie Paula Vermeera to jest o śpiączce, które ma ogromny potencjał. Myślę, że można by to bardziej rozwinąć. Tu mi troszeczkę czegoś zabrakło i żałuję, że nie zostało rozwinięte. Jestem nadzieją, nikt o nas nie wspomni. Bardzo fajne postapokalipsy. I też można by wyciągnąć z nich, tak, zrobić z nich troszkę coś więcej. Szczególnie jestem nadzieją, można by rozwinąć i dopisać więcej, więcej historii. Tak naprawdę. Natomiast nikt o nas nie wspomni, jest w jakiś sposób zakończone. Ale kto wie, może mi się uda namówić autora na rozwinięcie historii, kto wie. Ale przynajmniej nie miałabym nic przeciwko. I jeżeli kiedykolwiek jeszcze trafię na opowiadania czy powieści napisane przez pana Dąbrowskiego, na pewno chętnie będę je czytać, bo bardzo mi się podoba styl, język. Autor jakby zna się na tym, o czym pisze, i nie ma jakby problemu w trakcie lektury, że coś jest tutaj nielogiczne i niespójne. Nie, tutaj logika i spójność jest jak najbardziej. Czasem mogłoby być troszkę więcej tajemniczości, ale naprawdę nie jest źle. Podobało mi się, jestem pozytywnie zaskoczona tą książką. Mogłoby być trochę albo mniej opowiadań, a dłuższe, ponieważ mówię, czasem mi czegoś brakowało, ale w ogólnym rozrachunku bardzo Wam polecam i dziękuję autorowi, że przysłał mi książkę do recenzji. Przepraszam, że tak długo to trwało, ale jak mówiłam, no, nie jest to łatwe i zawsze wygodne noszenie ze sobą do pracy, bo tylko możliwość czytania czasem 15 minut dziennie to jest troszkę mało, więc wożenie ze sobą do pracy i czytanie w drodze to bywa kłopotliwe, ale i tak było warto. Dziękuję, że. Czy dam ocenę ogólną? Mam problem. Ale 8 punktów na 10. Myślę, że to będzie takie uśrednione za te różne historie, ponieważ tutaj jakby nie da się oddzielić, które, bo są opowiadania lepsze, są troszkę słabsze, ale generalnie wszystko trzyma jeden dosyć dobry poziom. Taki bardzo dobry poziom. Dlatego myślę, że 8 punktów na 10 będzie idealne. Dziękuję Wam, że ze mną byliście i że mnie oglądaliście. Jak się zawieszam, to przepraszam, ale miałam teraz długą przerwę w nagrywaniu. Niedługo wrócę do Was z nowymi recenzjami, filmami. Mam nadzieję, że już w lipcu i w okresie wakacyjnym będziemy się często widywać i że będziecie chętnie tutaj zaglądać. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Będzie mi miło, jak zasubskrybujecie kanał i klikniecie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o nowych filmach. Widzimy się niedługo. Pa, pa!